Polska Telewizja Regionalna, Natalia Barańska, witam Państwa w magazynie miejskim. Kto będzie nowym dyrektorem pierwszego liceum ogólnokształcącego w Dębicy? W Dębicy rozpoczęła się kampania społeczna informująca o cukrzycy typu 1. Gmina Dębica przyznała stypendia naukowe, sportowe i artystyczne. Nie wiadomo jeszcze, kto będzie dyrektorem pierwszego liceum ogólnokształcącego w Dębicy. Konkurs na nowego szefa placówki ma być ogłoszony jeszcze w tym miesiącu. W ostatnich miesiącach sytuacja w szkole była bardzo napięta. Trwający od kilku miesięcy konflikt między dyrektorem a nauczycielami nie służył ani pedagogom, ani uczniom. Po odwołaniu przez zarząd powiatu dębickiego Leszka Klabachy placówką kieruje Ludmiła Stelmach-Kołodziej, która funkcję dyrektora będzie pełnić do rozstrzygnięcia konkursu. Starostwo nie ogłosiło jeszcze konkursu na szefa pierwszego liceum ogólnokształcącego, ale ma to zrobić w najbliższych dniach. W tym momencie przygotowujemy wszystkie dokumenty potrzebne do przeprowadzenia konkursu. Trzeba też powołać komisję, to jest dość liczna komisja, trzeba powiadomić związki zawodowe i także przygotowujemy to wszystko. Jeżeli będzie gotowe, to ogłosimy. Stefan Bieszczat, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz prezes Stowarzyszenia Wspólnota Ziemi Dębickiej, do którego zwrócili się o pomoc pracownicy pierwszego liceum, podkreśla, że decyzja o odwołaniu Leszka Klabachy była właściwa, ale podjęta zbyt późno. Od samego początku zwracał uwagę na niewłaściwy sposób kierowania placówką i zarządzania ludźmi przez dyrektora Klabachę. Znam potencjał tej szkoły pod względem intelektualnym i zaplecza technicznego, bo skądżeż dzisiaj mamy problem. Mamy problem z naborem uczniów. Wszystkie szkoły średnie ten nabór oczywiście zamykają, natomiast liceum ogólne numer 1 w Dębicy ma tylko dzisiaj kandydatów na 4 klasy. Mamy jeszcze 2 wolne klasy do zagospodarowania i ja to przypisuję właśnie temu stanowi rzeczy, który miał miejsce z dyrektorem już w przeszłości, ale ta odpowiedzialność ciąży i ciążyć będzie ciągle na zarządzie powiatu na czele z panem starostą. Nie wiadomo, jakie osoby przystąpią do konkursu na dyrektora tego najstarszego dębickiego liceum, ale Stefan Bieszczat uważa, że powinna być to osoba z zewnątrz. Bardzo dobrą kandydatką według prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Ziemi Dębickiej byłaby Barbara Pelczar-Białek, długoletnia dyrektor oświaty w starostwie powiatowym w Dębicy, obecnie pracująca w Urzędzie Marszałkowskim. Barbara Pelczar-Białek nie wie jeszcze, czy weźmie udział w konkursie na dyrektora pierwszego liceum ogólnokształcącego w Dębicy. O tym, że ma być to osoba z zewnątrz, mówi także starosta powiatu dębickiego Andrzej Reguła. Ja myślę, że dobrze by było, żeby była osoba z zewnątrz, ale kompetentna, która by po prostu potrafiła ten konflikt, który tam się zrodził, również między nauczycielami, rodzicami i dziećmi, żeby potrafiła rozstrzygnąć, załatwić, uspokoić. Pani Barbara Pelczar-Białek byłaby dobrą kandydatką? Na pewno byłaby dobrą. Z tym, że mówię, to jest kwestia, kto się zgłosi, jak ogłosimy konkurs. Konkurs na dyrektora ma być ogłoszony w czerwcu, a nazwisko nowego szefa placówki poznamy najpóźniej w sierpniu tego roku. Na ulicę Dębicy wyjechały 3 autobusy z informacją o Stowarzyszeniu na rzecz pomocy dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 słodka 1. Akcja ma na celu uświadomienie mieszkańców naszego regionu, jaką chorobą jest cukrzyca, a także zwalczanie dyskryminacji i stygmatyzacji młodych diabetyków i ich rodziców. Stowarzyszenie na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży z cukrzycą słodka 1 prowadzi akcję uświadamiającą, jaką chorobą jest cukrzyca typu 1 i jak radzić sobie w sytuacji, kiedy zachorujemy. Stowarzyszenie uświadamia także innych, czym różnią się poszczególne typy tej choroby. Społeczeństwo nie ma wielkiej wiedzy o tej chorobie i często myli pierwszy typ z drugim typem. Doprowadza to do dyskryminacji tych dzieci, tych rodzin, do stygmatyzacji nie tylko dzieci, ale tak jak powiedziałem, całych rodzin.
Bardzo dziękuję, że mogliśmy tutaj zacząć tą akcję i myślę, że się rozszerzy na całą Polskę, żeby każdy się dowiedział, czym jest cukrzyca i żeby ta cukrzyca nie była tak koloryzowana. To nie jest choroba, która, to nie jest kata ani kaszel. To jest ciężka choroba, z którą można żyć, można osiągnąć bardzo dużo. Przykładem jest nasza strona słodkajedynka.pl, na której przedstawione są i osiągnięcia dzieci, i spojrzenie tych dzieci na tą chorobę. Dlatego proszę się otworzyć na cukrzycę, proszę przeczytać o tej cukrzycy. Bardzo zapraszamy do tego, żeby takim dzieciom było lżej w życiu. Postanowiliśmy wykorzystać nasze autobusy, zresztą przy udziale też i za pełną aprobatą pana burmistrza, wykorzystać nasze autobusy jako nośnik tego właśnie przekazu, że jest takie stowarzyszenie, że te dzieci, które są na tych zdjęciach, wyglądające całe szczęście oczywiście jak normalne, zdrowe dzieci, zresztą są normalnymi, zdrowymi dziećmi, natomiast powinny zwracać uwagę, że wygląd dziecka nie znaczy, że jest zdrowe i żebyśmy my faktycznie, tak jak pan prezes powiedział, nie stygmatyzowali tych dzieci, że jeśli ktoś jest chory na cukrzycę, to na pewno dlatego, że ma niedouczonych rodziców, że się nim nie zajmują, że prowadzi zły tryb życia itd., itd. Bo takie jest potoczne pewnie myślenie większości społeczeństwa, że ta cukrzyca to ona tak nie jest do końca niezawiniona i że to się pewnie da wyleczyć, tylko wystarczy nie jeść ciastek. Cukrzyca typu pierwszego rozwija się niezwykle szybko i wiele objawów występuje naraz. Chory zaczyna więcej pić, częściej oddaje mocz, traci apetyt, spada szybko na wadze, jest senny i ciągle zmęczony. Jest to sygnał do szybkiej konsultacji lekarskiej. U małej Oli, która jest twarzą akcji informacyjnej prowadzonej w naszym mieście, cukrzycę typu pierwszego zdiagnozowano w wieku 4 lat. Dziecko musi być cały czas pod opieką. Rodzice stale monitorują poziom cukru we krwi, tak aby w razie konieczności natychmiast zareagować. Ja, będąc na jej miejscu, pewnie bym nie dała rady. A ona jednak nie, pomimo tylu ukłuć, pomimo tylu bólu, dała radę. I tak, jak noce wyglądają? Noce tak wyglądają, że co 2 godziny patrzymy, jaki jest poziom cukru, bo poziom cukru może się zmienić w ciągu godziny nawet i o 100. Dzisiaj mieliśmy taką noc, gdzie żeśmy ją budzili chyba ze 4 razy, żeby napiła się soku. Ciężko jest wybudzić takie dziecko, bo ono jest zaspane, a my czuwamy, patrzymy, czy ten cukier się dźwignie, czy nie dźwignie, czy znowuż będziemy musieli dobudzać ją i znowu będziemy musieli ją docukrzać. Chcemy, aby o tej chorobie mówiło się coraz więcej, żeby nie było takiej stygmatyzacji, gdzie właśnie idziemy i na przykład, ja bardzo często na początku swojej choroby słyszałam, źle karmiłaś dziecko, masz chore, strasznie mnie to bolało, bo ludzie nie chcieli poznać specyfiki tej choroby, i słuchajcie, to jest tak, że jeżeli mama coś takiego usłyszy, choć teoretycznie wie, że to nie jest jej wina, to tak naprawdę ona przejmuje tą winę na siebie. Na siebie, bo na kogo ma przyjąć? To ona jest odpowiedzialna za wychowanie, ona jest odpowiedzialna za życie swojego dziecka. Jak podkreślała Monika Ochab, mama Oli, na początku po zdiagnozowaniu choroby było im niezwykle ciężko. Jednak sytuacja poprawiła się dzięki zaangażowaniu i wsparciu Mateusza Smoły, przewodniczącego Rady Powiatu Dębickiego, który jako pierwszy zadeklarował swoją pomoc. Wielkim sercem wykazali się również burmistrz Mariusz Szewczyk oraz Piotr Chęciek, prezes Miejskiej Komunikacji Samochodowej. Chora dziewczynka obecnie ma w szkole indywidualną pomoc, a dzięki kampanii informacyjnej więcej osób rozumie, na co choruje i w krytycznej sytuacji może odpowiednio zareagować. Mała Ola jest niezwykle dzielna, zdaniem rodziców radzi sobie lepiej z tym ciężkim schorzeniem niż niejeden dorosły. Dzięki pompie insulinowej i systemowi do pomiaru glikemii, a także wsparciu rodziców i ludzi o wielkim sercu, może w miarę normalnie funkcjonować, chodzić do szkoły i spędzać czas z rówieśnikami. Jednak nadal w naszym społeczeństwie brakuje wiedzy na temat tej choroby oraz umiejętności pomocy tym, których to schorzenie dotknęło. Dlatego cały czas prowadzona jest akcja edukacyjna. Na razie po ulicach Dębicy będą poruszały się 3 autobusy z informacjami na temat słodkiej jedynki, ale jak dowiedzieli się reporterzy Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR, w przyszłości ma być ich jeszcze więcej. Stowarzyszenie planuje także inne akcje uświadamiające na temat cukrzycy i sposobów jej leczenia. Do tematu powrócimy na antenie Polskiej Telewizji Regionalnej.
65 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także studentów otrzymało stypendia za wybitne osiągnięcia i naukowe, sportowe i artystyczne. Gmina Dębica w tym semestrze na ten cel przeznaczyła ponad 20 tysięcy złotych. Gmina Dębica już od 2004 roku przyznaje stypendia naukowe i sportowe studentom oraz uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Drugi rok z rzędu takie wsparcie finansowe otrzymują również młodzi ludzie, którzy mogą pochwalić się osiągnięciami artystycznymi. Stypendia przyznawane są za każdy semestr, w tym półroczu samorząd przeznaczył na ten cel ponad 20 tysięcy złotych, a na kolejny zabezpieczono już środki w kwocie 24 tysięcy. To cieszę po prostu ten element odnośnie poszerzenia jakby zakresu, kto jeszcze otrzymuje, a więc tak jak wspomniałem, i dzieci po prostu, które udzielają się artystycznie. Nie, bo to wymaga po prostu i pracy, wymaga pokonania strachu i tak dalej, wyjazdów. Tak samo jeśli chodzi o wyniki sportowe, a może będą jeszcze jakieś propozycje. Ja myślę, że będziemy podatni na takie propozycje. I jeszcze raz mówię, że cieszymy się z tego słodkiego ciężaru i na pewno środki będą zabezpieczone na następne lata. Stypendia naukowe otrzymało 46 uczniów i studentów, sportowe 6 osób, a artystyczne aż 15 młodych aktorów, tancerzy i wokalistów. Tak duża liczba stypendystów świadczy o tym, że w naszym regionie nie brakuje zdolnej młodzieży, która rozwija swoje pasje naukowe, sportowe i artystyczne. Bardzo dobrze również, że samorządy wspierają najzdolniejszych młodych ludzi. To wszystkie informacje w dzisiejszym magazynie miejskim. Ja się z Państwem żegnam i życzę miłego popołudnia. Do zobaczenia.